końcu uszykowani. Manetka na full, znowu coś nagrywam. A kalendarze, plakaty? Wszystko wzięte. Padła. Musieliśmy się zatrzymać, bo coś nam spadło na pacę. Już jedziemy, jedziemy na Nowa Solna. A czemu on tak zaparkował, Tomek? Śpi. O kurwa, ty, drifterzy! Ale już go trochę rozkradli. No, tak na polu sam. A my jedziemy, live'ujemy. Chyba specjalista od live'ów, tylko zgasił ci się. Zanik internetu. W końcu wjeżdżamy na autostradę. Black ekipa, jedziemy! Oskar, jak będzie? Jest Kub Oskara. To on tak zaczyna, tak? Daj Oskarowa muza! Lada moment, będziemy na miejscówce. Pierwszy raz. Jesteśmy chyba na miejscu. Tak, busy są, to są nasi. Ale jak oni tam jechali? Tomek, a jedź tu polem, będzie łatwiej. A my nadal miejscówki szukamy, nie możemy znaleźć. Ooo, zastawione. Tyle wiary na enduro? Witamy endurowców! Trzymamy te miejsce, trzymamy i tak. Kurde, to dla nas? Siema! 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 Masz jakieś wlepki? Mam. A chłopczyku, jak masz na imię? Kacper. Kacper! Kuba, daj wlepki, a ja dam kalendarz. Patrz, kalendarz masz. O, klapę. Dobra, dzięki. A Kuba da ci patrz. I jeszcze jedną. Dobra, będę zadowolony. A czemu dałeś jedną tylko wlepę? Jaro, dawaj! Trzymaj. Dzięki wielkie. Po dwa daj. Bo tata też endurowiec, nie? Tak. No a ja. Super. No. Bardzo dziękujemy, chłopaki. Jedziemy na żmirownię. Jedziecie tam? No. Jedzie. No my też. Dobra. Bardzo ci dziękuję. W zakładzie sobie wszędzie powieszę. Dobrze. Bardzo wam dziękujemy. Zajebiście. Dziękuwa. Proszę. Solna pod łodzią. Jest Bordu Ryzen, Duro Opa, Black Ekipa cała. Wrażenie robi. Coś podobne do osówki. Tomek z nas jedzie. Tomek. Jak się jedzie takim? Jak się takim jedzie? Dobrze. Dobrze. Siema.
druga. Już zahaczyłem o dół. No dawaj. Jeszcze są podjazdy. Gdzie tu Kuba by mógł podjechać? Zaraz coś mu znajdę. Ci znaleźć jakiś podjazd, nie? No to chodź. No już mam dla Kuby podjazdy. Dobrze. Kuba, no i tu zjazd? Ale... Jak tam? Dobrze, ale dużo ludzi tutaj. No. Dzisiaj... Jak tam? Kuba, widzę, się uczy. Kuba się uczy, tak. Tak, no i dobrze. Ja też dzisiaj pierwszy dzień na motorze. Coś ty? No. W ogóle? W nakładach tak to. Nie, 3 lata jeździłem na crossach, ale... Ale znudziłem się i nakłady też wsiadłem. Aha, aha. Teraz dopiero to sprzedałem, to sobie kupiłem, ale... 125? 300. 300? No. Taką jak ja miałem? No. Jak patrzyłem na twój kanał, mówię, kurde, może bety bym kupił, bo najpierw KTM mam jak planach. No. Nie no, beta mega jest, nie? 15 rocznik. No podoba mi się. No. Moc ma, co? Ma. No. Tam jak odwinałem jej na tych mniejszych, tak mnie zniosło, mówię, Boże. No tak to miałem KTM 85, ale nic nim nie umiałem. A jak masz na imię? Alex. Super. Fajnie. 300, patrz. No ja miałem i też byłem zadowolony, ale raczej na takich podjazdach to nie, raczej do lasu, wiesz? O, na takie tam, o, co, tam są te piaskowe, nie? Nie, ja tam jeszcze nie. A Raptor jak się sprawuje? Raptor? Teraz dobrze, no. Poprawiony jest, tak, dobrze teraz. Byłem w ASG i jest zupełnie inaczej, już łańcuch nie przeskakuje. Kuba, dawaj! To jest 13 rok, tak? 15. A jakie pieniądze trzeba było dać? Coś około 20. No. Ja kupowałem tylko ojciec na 18 urodziny. O, no to kurde, to gratyd, to podziękować ojcu, nie? Dziękowałem. No. Jeszcze to miałem po Ladisa, więc tam właśnie coś. Aha. Super. Co się stało z kwestiami? Bo dawno kanału nie oglądałem. Co się z kwestiami? Do malowania poszły. Strzałka. Siema. Jak tam? LTR-a? Jest dzisiaj LTR-a. Pierwszy porządna jazda twoja. Nie? Znaczy... Też twoja pierwsza pojazda. Co tu masz, fałkę jakąś włożoną? Tutaj, no. Tak słyszę, tam gdzieś z góry. MT-07. Będziesz chyba tatę na YouTubie. A tu tata? Tata. O, to
graty, że zakup był 300 bety, nie? No. Na pierwszy taki na początkującego wystarczający, nie? No nie, no to jest max, co może być w ogóle, nie? Wystarczający. To Aleks, ale ci tata prezent zrobił, co? Filmik zrobię z tego. Zacząłem rozpoznawać kłady. Super. Suzuki. Jeździłem. Kurczę, strasznie sztywne są i bardzo zrywne, nie? No tak. I bardzo szerokie, tak. No. A Black Opsu tu jeszcze? Ten, Bone Tonight tu jeszcze był. Wiem, przyjadłem jeszcze. Tak. Pojechali na tamtą ćwirownię, gdzieś tam jest coś. O, bo Patrynek jeszcze się pojawił. No. Kubie coś podjazd nie wyszedł. Daj nie. Sobie daję na rolę, no. Ale jak miałem tą 300, to miło wspominam. Tylko zawsze jeździłem na Gdańsk, tam na te polodowcowe, nie? Albo Elbląg, o. Gdzie Born? Na tamtej żwirowni. Na stacji. To co, to podjeżdżamy razem. No to dawaj. A zobacz to. O, fajnie. Ej, włożył ci. Zobacz to. No, z drukarki chyba. No. Zobacz to, Jerry. ASG. Oni jeszcze te metalowe tu dają, nie? No. Idziemy tam podjeżdżać. Jazda, no. Ale to, kurde, z dołu miejsca idzie. Aleks, dawaj. Dobrze. Chodź tylko, Aleks, chodź tylko. Krótka lekcja od Blacka. Krótka lekcja od Blacka. Ustań na motorze jak podjeżdżasz, jak stoisz. Tak? Pokaż mi jak stoisz. No tak jakoś. Źle. A jak mi nie stać? Nie trzymasz kolanami motocykla. Tak, nie, też nie tu. Tak. Wyprostuj nogi w kolanach, do tyłu się odchyl. To, ale nie za dużo, tak, dobra, teraz. Tu ramiona szeroko. Ale trzymaj je, na byka, patrz przed siebie i tak masz podjazd zrobić. Buty, nogi, palce do motoru. Jeszcze, blisko motoru, jeszcze ta noga też, za daleko. No i teraz, i tu kolanami trzymasz. Mają ci te kolana boleć. I teraz podjazd zrób jeszcze raz ten sam. Ja potrzebuję czasu, żeby się wjeść. Nie, no mówię ci tak, trzymaj. Ja wjeżdżam z tobą i tu stoję i patrzę, dobra? Thank you.
zbierzasz. Trzymaj nogami motor. Trzymasz. Oj, 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 oj. Widzę motocyklami, tu słabo idzie. A widzę, że motocyklami to tu słabo idzie coś. A te podjeżdżałeś? Aha, czyli tak jak na osówce jest podobnie. To podjeżdżaj te małe, tu patrz, z tej strony Kuba, zobacz, chodź, ci pokażę. Małe kółka, głęboki piach, ale trzeba podjeżdżać. Oskar nie podjechał, podjechał. Thank you.
mega miejscówka, naprawdę. W końcu mogę normalnie podjazdy robić. Jeszcze jest wjazd. Siema.